pan prezes też mówi, że ja żyję w jakiejś swojej rzeczywistości i tak dalej, i tak dalej. No nie żyję w swojej rzeczywistości. No jak będzie potrzeba, to możemy pokazać, jak to wszystko było. No przyszedłem do szatni, mówię, kurczę, debiut w reprezentacji, to okej, tak, i tak dalej. Wchodzę, patrzę, a tam na moim miejscu, gdzie siedzę, jest wiaderko z lodem. Łukasz Piszczek, Jakub Błaszczykowski, Robert Lewandowski. I co się potem stało z tą trójką? Pobiliście się na treningu, mówiąc wprost, masz swoją listę takich krzyw, których nigdy nie zapomnisz, nigdy nie odpuścisz. Gościem Radia RMF FM i Radia RMF 24 jest Jakub Błaszczykowski. Dzień dobry, Jakub. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję, że się zgodziłeś na rozmowę. Ja myślę, że to jakby nie było nic takiego, za co trzeba dziękować. Ja to przyjemność po prostu jest po mojej stronie, także ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Ale lubisz rozmawiać z dziennikarzami? Czy lubię? Lubię, jak dziennikarze zadają fajne pytania i jest o czym porozmawiać. Natomiast po meczach, odpowiadając przez 15 czy 20 lat w większości na te same pytania, to nie była prosta sprawa. Natomiast ja też z drugiej strony rozumiem dziennikarzy, bo o co można zapytać po meczu, tak? Ja zawsze pamiętam, że zawsze słyszałem te same odpowiedzi. Mam takie wrażenie, że zrealizowaliśmy założenia taktyczne trenera, jak poszło. Albo my też mieliśmy swoje sytuacje, no ale to oni byli lepsi. Jak nie poszło wtedy? Dokładnie. I tak samo też dziennikarze zadają te same pytania. Dlatego też uważałem też, że może po meczu od razu, na gorąco, nie zawsze jest dobrze, tylko warto niekiedy troszeczkę poczekać, zobaczyć na chłodno, bo z boiska niektóre sytuacje wyglądają zupełnie inaczej niż z trybuny. To my troszkę inaczej dzisiaj porozmawiamy, może mniej o futbolu, mamy świąteczną atmosferę. Bardzo dobrze. Ale najpierw chciałem ci podziękować, wiesz, podziękować i zastanawiam się, czy wielu ludzi ci dziękuję za to, że szczerze opowiadasz o swojej historii. No powiem szczerze, że spotykam się z wieloma ludźmi, którzy doceniają to, że się podzieliłem swoją historią, i to, co dla mnie też jest, myślę, bardzo ważne albo najważniejsze, to jest to, że też spotykam się z ludźmi, którzy mówią, że ta historia im w życiu pomogła i że moja taka, można powiedzieć, życiowa postawa im po prostu w życiu pomogła też poradzić sobie w trudniejszych momentach i z tego tytułu czuję taką satysfakcję. Wiesz co, widzę w tej historii przede wszystkim to, że opowiadasz o niej szczerze. Szczerość to jest dla ciebie słowo klucz? To znaczy, ja wiem, czy klucz, no ja myślę, że szczerość to też trochę normalność, myślę, że to nie wyobrażasz sobie, żeby było inaczej. Dokładnie, dlatego też myślę, że szczerość w życiu jest jedną z takich ważniejszych cech dla mnie. Nawet gdy boli? Oczywiście, że tak, nawet gdy boli. Ja myślę, że to jest też coś takiego, co ludzie doceniają i to, co sprawia, że człowiek jest autentyczny. No. A piłkarze są wobec siebie szczerzy, czy czasami nie? Ja myślę, że to zależy od sytuacji. O. Myślę, że na boisku to piłkarz też trochę zamienia się w faktora. I tam w niektórych sytuacjach, no, jak w kinie, trzeba zagrać. Ale przed sobą, przed sędzią, przed kolegami? Różnie. Tak, myślę, że poza boiskiem to już jest oczywiście zawsze indywidualna sprawa danego przede wszystkim człowieka, bo obojętnie co nie robimy w życiu i jakie sukcesy nie osiągamy, to na samym końcu i tak najważniejszą rzeczą jest to, jakimi jesteśmy ludźmi. A nie lubisz takich, którzy nie są szczerzy, takich wśród piłkarzy? Nie lubiłeś nigdy takich, którzy coś udawali, którzy nie byli sobą? Rozpoznawałeś od razu takich? Znaczy, ja jakby też podchodziłem do tego tak troszeczkę z dystansem, bo wiedziałem, że to, co się dzieje na boisku, no to jest też część trochę takiej gry, tak? I też to jest taka, no może nie do końca fajna reguła, ale to też niekiedy pomagało w tym, żeby osiągnąć wynik, a jednak wynik w sporcie jest
rzeczą najważniejszą. Ale to znaczy, że ktoś uczy tej gry aktorskiej, czy człowiek się sam trochę uczy, jak jesteś piłkarzem? To się musisz tego nauczyć. Ja myślę, że sam. Po prostu doświadczenie zbierasz latami i później to, można powiedzieć, procentuje. Natomiast to nie jest też tak, że to jest zawsze, ale na przykład nie wiem, czy miał pan przyjemność obejrzeć film czy serial o Davidzie Beckhamie. Oczywiście, pamiętam. Tam wchodzi Diego Simeone i pierwsze, co robi, to mówi z uśmiechem na twarzy, że przecież to była gra, że to ja trochę udałem i tak dalej. I właśnie do tego typu sytuacji zmierzam, bo tego typu sytuacje i no właśnie też ta trochę gra aktorska powoduje to, że ja wiem, że to mnie nie bolało na tyle, żeby się zwijać z bólu, ale wiem, że jak tak zrobię, to sędzia inaczej potraktuje ten faul. I to są takie drobne rzeczy, no ale jednak, jak widzieliśmy nawet na przykładzie tego serialu, które później robią różnicę. Jak ci jest na tej piłkarskiej emeryturze? Powiedziałbyś, że jesteś na piłkarskiej emeryturze? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak i ja nie poczułem takiego dużego przeskoku, bo ostatnie moje 2 lata to było w sumie leczenie kontuzji i tak dalej i można powiedzieć, że ta kariera się wygaszała tak samoistnie, dlatego też oczywiście ten sam moment zakończenia kariery był dla mnie dość taki szczególnie emocjonalnie ciężki, bo też przygotowanie się do meczu i wiedząc o tym, że w sumie człowiek przez 2 lata praktycznie chodził kulawy, że tak powiem, i ja wiedząc o tym, że to jest mecz z Niemcami, jaki to jest zawsze dla nas, dla Polaków ważny mecz, to nie było dla mnie, no nie było to dla mnie łatwe i też zdając sobie sprawę z tego, że no, chciałbym być oceniany właśnie przez tym, nie przez pryzmat jednego ostatniego meczu, który zagrałem słabo, dlatego też tak ważne było dla mnie zagrać ten mecz na takim poziomie, żeby co najmniej kibice powiedzieli, że nie odstawałem od drużyny. I to, co jest fajne, to myślę, że no, poza tą jedną sytuacją, w którą pewnie jakbym był trochę młodszy, to by mogło to się by skończyć się udało, inaczej, tak. Inaczej, ale mogę być usatysfakcjonowany z tego meczu, bo tak jak powiedziałem, wiem, co przyszedłem i jakie po drodze miałem problemy, żeby ostatecznie wyjść na ten mecz i jak musiałem się poświęcić, żeby to zagrać i żeby też swoje ciało i tą swoją formę doprowadzić do takiej używalności. W filmie Kuba, pamiętam, twoja żona mówi po tym meczu, pożegnalnym meczu reprezentacji, że podeszła do ciebie i ci tak szepnęła na ucho, że to już. Że to po wszystkim. I też tak sobie mówisz czasami, że coś spłynęło z ciebie, że już nie ma żadnego napięcia i nie trzeba się będzie denerwować znowu w weekend, że trzeba znowu kolejny mecz wygrać, że trzeba znowu panować, pilnować tego, żeby zagrać dobrze, zagrać dokładnie. No właśnie ja sobie tak nie mówię. Myślę, że żona może lepiej to ocenić, bo była ze mną na co dzień, widziała mnie, jak to wszystko funkcjonowało, widziała, jak też sobie z tymi rzeczami radzę. Dlatego też wiedziała, ile kosztuje mnie to wysiłku, to przygotowanie do tego meczu i wiedziała, jakie to jest dla mnie ogromne wyzwanie i też myślę, widziała po mnie, jaki to był dla mnie stres. Dlatego też myślę, że też ten taki moment właśnie, w którym mi to powiedziała, to był taki że człowiek się zastanowił nad tą całą swoją karierą i doszedłem w sumie do wniosku takiego, że przecież ja niedawno jeszcze zaczynałem i mi się wydawało, że wszystkie lata przede mną, ile ja będę grał, ile tych lat, a to już koniec. I naprawdę powiem szczerze, że taki miałem w głowie moment, w którym mówię, kurczę, jak ten czas szybko leci i naprawdę szok. Brakuje może stadionu, a brakuje szatni piłkarskiej? Ja cały czas mam kontakt z chłopakami z szatni i cały czas rozmawiamy, czy spotykamy się. I ja myślę, że ten taki klimat szatni piłkarskiej, to jeżeli cały czas człowiek jest wśród tych ludzi, no to cały czas jest i cały czas jest ta tak zwana szydera i cały czas są te takie szpileczki, dlatego też tego mi tak bardzo nie brakuje. A bez szydery nie ma szatni?
Nie. Musi być Mówiąc trochę. zupełnie szczerze, nie ma. Musi być żart, musi być jakieś tam mocniejsze zachowania. Wiadomo, to jest grupa mężczyzn, którzy każdy ma swoje ego, swój charakter i tak dalej, ale to też później wychodzi, na kogo można w danym momencie, nie wiem, krzyknąć, kogo trzeba pogłaskać, jak nie idzie i tak dalej, i tak dalej. No wtedy się poznaje, myślę, te właśnie takie cechy charakteru, które w późniejszym okresie, czy później, czy w meczu można wykorzystać. Lubisz rządzić w szatni? Czy nie musisz rządzić w szatni? Nie muszę. A to jest tak, że jak się wchodzi pierwszy raz do szatni, jak wchodziłeś do pierwszy raz do szatni Wisły albo pierwszy raz do szatni Borusii, to jest ważny moment w karierze? To jest ważny moment, natomiast ja jak wchodziłem pierwszy raz do szatni Wisły, to najlepiej jakbym się przebierał pod prysznicem, wychodził tylko na trening, szedł pod prysznic do domu, bo ja przychodziłem wtedy z czwartej ligi i Pamiętam. ja byłem mocno zestresowany, bo naprawdę Wisła w tamtym okresie była mocno, można powiedzieć, naszpikowana reprezentantami Polski. Czyli to było trudniejsze niż wejście do szatni Borusii. Dokładnie, to było zupełnie coś innego. Do Borusii już wchodziłem jako osoba, no, którą większość znało, rozpoznawało. Pierwszy gotówkowy transfer Borusii Dortmund w tamtym okresie, która wychodziła z restrukturyzacji Już byłeś i kimś. było tam, i to było zupełnie inaczej. A w Tam Wiśle byłeś człowiekiem z czwartej ligi, piłkarzem, który dokładnie. przyjechał do dużego miasta i wchodzi wśród do reprezentantów Polski. Wchodzisz do szatni i oni co? Ale nie, jeśli chodzi o to, to szatnia mnie bardzo dobrze przyjęła. Ja myślę, że też dużo zależy, jeśli chodzi o tego typu rzeczy, to dużo zależy od tego, co prezentujesz na boisku, bo jeżeli chłopaki, czy zawodnicy, czy koledzy widzą, że prezentujesz odpowiedni poziom i jesteś w stanie im pomóc, to na pewno ta aklimatyzacja przebiega łatwiej, szybciej i przyjemniej. Czyli zawsze decydują umiejętności. Nawet jak ktoś ma, no nie wiem, jest zamknięty w sobie, jest takim milczkiem, ale jeżeli wychodzi na boisko i pomaga drużynie, to wtedy przyjmują cię z otwartymi ramionami. Myślę, że tak. To było przez lata praktycznie we wszystkich szatniach, w których byłem, i to zawsze jest wartość dodana do drużyny. I tak jak powiedziałem, później jak poznasz charaktery i zawodnicy, którzy są starsi, bardziej doświadczeni, potrafią rozszyfrować, którego zawodnika trzeba pochwalić, jak przypuśćmy mu nie idzie, albo złe zagrania, którego trzeba w ostrzejszych słowach potraktować, żeby się bardziej skoncentrował i bardziej skupił na grze, ale myślę, że to jest właśnie później to właśnie poznawanie tego charakteru ma dość istotny wpływ na to, jak indywidualnie z zawodnikami później podchodzić. A jest tak, że czasami rządzisz w szatni, a nie rządzisz na boisku. Czy to zawsze to boisko jest ważniejsze? Jest tak, że zawodnicy, którzy no, są z natury spokojnymi osobami, a wychodzą na boisko i robią różnicę, czyli ogrywają po dwóch, trzech i tak dalej, i tak dalej. I po prostu w ich naturze nie jest to, żeby rządzić, no to jakby to jest jakby najbardziej akceptowalne. I to też myślę, że jeśli chodzi o rządzenie i też bardzo bym się nie skupiał nad tym, no to też to jest trochę takim, wynika z cech charakteru i myślę, że to jest takie najważniejsze, bo nie zawsze, nie zawsze ci, którzy są najlepsi na boisku, mają takie cechy wolicjonalne i takie cechy charakteru, które spowodują, że pójdzie za nimi drużyna. Powiedziałeś, że szydera jest obowiązkowa. A kto był takim największym szydercą w twoich szatniach? Myślę, że Marcin Wasilewski to jest taki jeden z większych szyderców. Ciężko go przegadać. Tak, no, na pewno też Maciek Stolarczyk miał taki dobry żart, który no, myślę, że do teraz co po niektórzy pamiętają A da się i powiedzieć tutaj, na antenie? bo to, no to niektórych rzeczy się nie da, bo to trzeba by było pokazać, no ale na przykład jak ktoś się ubrał jakoś szczególnie, nie wiem, na trening, to albo miał zrobione ambonę, albo miał zrobione jakieś, nie wiem, z odważników jakiś samochód i tak dalej, i tak dalej. Ja jak pamiętam, jak przyjechałem z reprezentacji Polski pierwszy raz po debiucie, to wszedłem do szatni, mówię, kurczę, debiut w reprezentacji, to okej, okay, tak, i tak dalej. Wchodzę, patrzę, a tam na moim miejscu, gdzie siedzę, jest wiaderko z lodem.
Myślałem, że ktoś sobie przyniósł wiaderko z lodem, bo coś się komuś stało. Ale przychodzę, odstawiam to wiaderko, a podchodzi wtedy do mnie chyba stolar i mi mówi, że słuchaj, to wiaderko jest dla ciebie, żeby ci soduwa nie odbiła, no to jak coś się będzie działo, to żebyś sobie włożył głowę do tego lodu. Czyli jednak szyderca był z niego niezły. Tak, tak, dlatego mówię, ale to musi być w szatni. Jakby to jest, my jesteśmy cały czas też, można powiedzieć, pod taką dość dużą adrenaliną. Cały czas, co tydzień człowiek musi być maksymalnie skupiony, oczywiście też na treningi trzeba się odpowiednio przygotować i tak dalej. I myślę, że taki moment rozładowania tego napięcia jest też istotny i też ważny. I myślę, że to też scala trochę drużynę. Dortmund to jest twój najlepszy piłkarski czas? Bez wątpienia. Myślę, że nawet biorąc pod uwagę fakt, że tam spędziłem najwięcej lat w sumie chyba z wszystkich klubów i czuliśmy się tam naprawdę świetnie i osiągałem najlepsze sukcesy drużynowe i w sumie ukształtował mnie tam ten Dortmund, może nie tyle Dortmund, ale też albo przede wszystkim ludzie z Dortmundu. Jürgen Klopp, ludzie z Dortmundu oczywiście i myślę, że spędziłem tam świetny czas. Jürgen Klopp, dlaczego jest świetnym trenerem? Bo jest inteligentny, bo ma poczucie humoru, bo zna się na piłce, a może jeszcze z jakiegoś innego powodu? Ja myślę, że oczywiście te wszystkie cechy, które pan redaktor wymienił jak najbardziej, ale ciężko mi znaleźć, bo jakby na pozytywach, o pozytywach możemy rozmawiać długo. Natomiast by było mi ciężko wskazać coś negatywnego. Ale przecież był taki moment, kiedy nie było wam do końca po drodze. Tak, ale jakby sumarycznie ta lekcja, którą mi właśnie w tamtym momencie pokazał trener Klopp, dała mi chyba z tego wszystkiego najwięcej i jakby nie mówię, że w tym momencie bym zrobił inaczej, bo jakby zawsze miałem taką myśl, że po prostu walczyłem o swoje i chciałem grać i to jest, myślę, każdy z zawodników, z którymi grałem, tak miał, tak? I każdy miał oczywiście swoje ambicje i jakby to jest też istotne w sporcie. I jeśli chodzi o właśnie o tą lekcję, to po prostu potrafił sobie ze mną poradzić w bardzo inteligentny sposób i potrafił tak to wszystko poukładać, że ja to naprawdę dobrze zrozumiałem i już więcej takie rzeczy się nie powtórzyły. Bo możemy wyjaśnić słuchaczom, jeszcze mówimy o jakiejś sytuacji, o takiej, że ty masz pewne miejsce na prawej pomocy w Dortmundzie i przychodzi Mario Götze, młody chłopak, i ty to miejsce już nie jest takie pewne, może tak powiedzmy, w jedenastce. I jest trochę, no właśnie, co jest wtedy? Stres, tak. Wtedy są trochę nerwy, wtedy jest trochę złość? To był okres taki, który my akurat graliśmy bardzo dobrze i właśnie wszedł Mario do składu. Ja miałem kontuzję, on wszedł, czyli bramkę jedną, drugą, trzecią, grał przez 3-4 tygodnie i tak dalej. Ja wróciłem i nie grałem. A to był pierwszy okres po długim czasie, gdzie taka sytuacja się zdarzyła. Natomiast zdawałem sobie sprawę z tego, że w sumie wtedy wszyscy zawodnicy dobrze grali. Mało tego, jak ja wchodziłem z ławki, to też strzelałem bramki, asystowałem i to też stąd też trochę może wynikała moja też taka... może też trochę to nazwać frustracja. I skończyło się to tym, że pojechałem na mecz reprezentacji i graliśmy mecz z Niemcami, zremisowany w Gdańsku 2-2. I dałem wywiad po meczu i jeszcze grałem na chyba chłopaka z Dortmundu i strzeliłem bramkę i tak dalej. Chyba nawet, nie pamiętam już tego tak dokładnie, ale i dałem wywiad po meczu, że no jeżeli ta sytuacja się nie będzie zmieniać w klubie, to będę raczej zmuszony do tego, że muszę odejść. I przeczytał to Klopp. Tak, tylko jakby oczywiście, że tam tylko zostało przetłumaczone w Niemczech to tak, że jeżeli nie będę grał, to odejdę. I właśnie to jest ta różnica w tłumaczeniu. Ja powiedziałem, że jeżeli będzie się utrzymywać ta sytuacja tak, jak się utrzymuje, no to będę zmuszony, bo ja po prostu muszę grać. W sensie takim, że
No, akceptuję to, są zawodnicy, natomiast trener wtedy, pamiętam, przed całą szatnią powiedział, żebym powiedział to, czy to jest dobrze przetłumaczone, ale wcześniej z trenerem rozmawiałem na ten temat. Ale postawił cię przed całą drużyną, tak? Tak, tylko że wcześniej ze mną rozmawiał, wcześniej ze mną rozmawiał o tej sytuacji i mi powiedział, że to musimy wyjaśnić, bo on nie chce, żeby takie sytuacje się powtarzały. On mi daje ostatnią szansę i tak dalej, będę musiał wyjaśnić to przed szatnią, jak było. Natomiast on nie będzie tego tolerował i muszę to wyjaśnić. To była trudna rozmowa z klubem. Ta sam na sam z klubem. To była trudna, czy to raczej była taka męska rozmowa, twarde słowa, krótkie, szybkie piłki, czy w nie? W tamtym momencie, no, trener Klopp akurat ma to do siebie, że wtedy, kiedy trzeba, to on wie, jak ma zareagować. I to jest też, myślę, jego mega mocna strona, że oprócz tego, że jest mega charyzmatycznym człowiekiem i mega potrafi wyczuć dane, można powiedzieć, przemyślenia danego zawodnika, do tego właśnie ma tą taką cechę, która uważam jest u niego dość na takim bardzo wysokim poziomie, że potrafi w danym momencie powiedzieć te słowa w taki sposób, że człowiek rozumie, ale za godzinę, za dwie już mówi, że dobra, już zapominamy pracujemy. Pracujemy i dalej na ciebie liczę. I myślę, że to też powiedział w tym filmie u mnie, że właśnie on ma taki problem, że on tych złych rzeczy nie pamięta. Nie pamięta, tak. Ale to jest fajna rzecz. To jest taka rzecz, która no, myślę, że robi dużą różnicę. A ty pamiętasz złe rzeczy? No choćby ta sytuacja, że tam się nie do końca źle zachowałem i tu w sumie tak teraz, jak człowiek patrzy z perspektywy tych lat i tych doświadczeń, które przeżył, no to taka trochę moja młodzieńcza ambicja, no taka głupota trochę też może bym to nazwał. Ale bardziej nie o to do końca pytam. Bardziej pytam o to, jak ktoś ci zrobi krzywdę albo poczujesz się urażony. To czy pamiętasz długo? Zależy jaka jest krzywda, tak. Bo to jest jakby skale są różne i ciężko mi tu po prostu... A inaczej, a jest taki rachunek, masz swoją listę takich krzyw, których nigdy nie zapomnisz, nigdy nie odpuścisz? Na dzień dzisiejszy nie mam. Czyli nie jest tak, że wybaczasz, ale pamiętasz? No, oczywiście, że człowiek jak zostanie raz, czy dwa razy, czy trzy razy oszukany, To później no ma gdzieś tam z tyłu głowy to, że został dwa czy trzy razy oszukany, to może zostać czwarty, tak? Myślę, że, ale to już myślę, że wchodzimy tutaj w tą strefę takiego zaufania, że ciężko to zaufanie... Znowu szczerość. Dokładnie, ale ciężko to zaufanie znowu odbudować jedną czy dwoma sytuacjami. Trzeba trochę czasu, żeby to zaufanie odbudować i jakby to są myślę, że różne... Bo to też możemy się zastanowić nad tym, jaka to była sytuacja. Jeżeli to są jakieś drobne rzeczy, albo jakieś drobne takie, to człowiek machnie ręką i nawet na to nie zwraca uwagi. Natomiast jeżeli to są jakieś poważne rzeczy, gdzie ktoś, szczególnie mówię w świecie dorosłym, robi rzeczy, a wie jak jest, no to jest dla mnie dość ciężkie do... zapomnienia, bo wiem, że jesteśmy dorośli, no to nie możemy nagle, jeżeli siedzimy dzisiaj przy stole i mówimy, że tak jest, to nie możemy udawać, że na drugi dzień, że w sumie nie pamiętam, co ja wczoraj mówiłem, no bo to nie jest tak, no. Dortmund. Wróćmy jeszcze do Dortmundu. Łukasz Piszczek, Jakub Błaszczykowski, Robert Lewandowski. Wszyscy w trójkę siedzą. Widzimy to na filmie. Grają na konsoli bodajże. Tak. Nie wiem, czy to była FIFA, czy cokolwiek innego. I co się potem stało z tą trójką? Ja myślę, że my to też w sumie w filmie mówimy, że ja myślę, że trochę wtedy też wygrało to nasze ego. Można powiedzieć też trochę ambicje i indywidualności sportowe, które każdy gdzieś tam miał swoją taką swoją taką dumę i nikt nie chciał odpuścić. Teraz z Ty perspektywy... Ty też nie chciałeś odpuścić? Tak. No myślę, że każdy z nas miał jakieś tam swoje, że tak powiem, przemyślenia i można to było... gdybyśmy mieli teraz tą głowę i gdybyśmy mieli tamtą sytuację, myślę, że można by to było załatwić
dużo szybciej, a to później tak się nawarstwiało, ale to nie były jakieś żadne wielkie kłótnie czy coś takiego, po prostu z każdym jakimś tam drobnymi rzeczami się te relacje oddalały i no i w sumie Robert później odszedł do Bayernu, ale nigdy to się nie przekładało na naszą grę na boisku. Zawsze jeśli chodzi o to, wydaje mi się, możemy powiedzieć z czystym sercem i sumieniem, też zawsze to było to był pełen profesjonalizm. A jeszcze jedna rzecz, którą mogę powiedzieć, no to oczywiście jest też tak, że każdy gdzieś tam swój świat, czy tam każdy, kto ogląda, chciałby idealizować i mówić, że o, ci, co są jakimiś tam liderami, to fajnie by było, żeby oni jeszcze to życie i to wszystko i tak dalej, ale no, takich większych przyjaźni człowiek no, nie ma z całą szatnią. Zawsze to jest tak dwóch, trzech, czterech zawodników, z którymi się człowiek bardziej trzyma, który ma taki lepszy flow i tak dalej, i tak a dalej. A reszta to koledzy po prostu. Dokładnie. No, oczywiście, że z pełnym szacunkiem się podchodzi, ale mówię, że to tak wygląda. No. A pamiętasz, o co dokładnie poszło, czy to nie była jedna sprawa? To nie była jedna sprawa, ale mówię, to były jakieś drobne rzeczy, to nie były nie wiem, bo to oczywiście prasa się rozpisywała, jakie to, nie wiem. A pobiliście się na treningu, nie, mówiąc wprost, nie, czy nie? Nie, nie, nie było nic takiego. Nigdy nie było nic takiego, dlatego też w tych czasach, w których żyjemy, ciężko też wszystko komentować i jakby niekiedy jesteśmy też trochę skazani na to, żeby no bo teoretycznie człowiek by musiał dawać codziennie wywiad i dementować różne rzeczy i w sumie jesteśmy trochę tacy, no, że ciężko cokolwiek z drobnymi Jasne. Rzeczami zrobić, ale nie było żadnej takiej sytuacji, żeby ktoś kogoś uderzył albo coś takiego. Nigdy w życiu nie było takiej sytuacji. A do Lewandowskich, państwa Lewandowskich, to czasami dzwonisz na święta? Nie, od tamtego momentu nie mamy kontaktu. Zresztą jakby, no, ale teraz jak byłem na reprezentacji i jak byłem na tym ostatnim meczu, uważam, że z perspektywy tego właśnie, tej kadry, mogę powiedzieć, że widać, że dużo w naszych głowach się zmieniło. Jakub Błaszczykowski, kapitan. Porozmawiajmy o tym przez chwilę. Najważniejsza opaska w karierze piłkarza. I tej opaski zostałeś pozbawiony w pewnym momencie. To było... Poczułeś się wtedy skrzywdzony? Znaczy, nie chodziło o sam fakt dokonania tej zmiany, bo jakby rozumiałem to, natomiast chodziło o sposób zrobienia tego. I sposób... To jak to, no, powinno być zrobione? W mojej opinii, no, na pewno nie powinienem dowiadywać się tego z prasy. A dowiedziałeś się z prasy? No, w czerwcu zostało napisane w gazecie, gdzie wszyscy mówili mi jeszcze przed tym, że tak będzie. A miałem zapewnienia z trenera przez najbliższe, następne pół roku, że tak nie jest. Zresztą ja też mówiłem trenerze, jeżeli tak jest, to nie ma problemu, bo ja wtedy miałem kontuzję. Nie mogłem grać i mówię, że trenerze, jeżeli tak jest, no to wystarczy mi powiedzieć, że miałem czystą głowę, żebym się mógł skupić na trenowaniu. No niestety przez ten pół roku powstało jeszcze dużo artykułów, które tam miały podważyć moją osobę. Ja osobiście w tamtym momencie miałem bardzo ciężki okres, bo byłem po zerwaniu wiązadeł krzyżowych i to w sumie trwało 8-9 miesięcy. No, oprócz tego, że nie mogłem się bronić na boisku, to jeszcze też nie mogłem za bardzo odpowiadać w prasie, no bo jak nie grasz, no to nie masz argumentów. To nie masz argumentów. To w sumie twoje słowo w tamtym momencie za dużo nie znaczy, ale jak rozumiem, bo zawsze można to łatwo podważyć i jakby myślę, że można było to załatwić najzwyczajniej, najprościej w świecie od razu wtedy. Wiadomo, że już się mleko wylało, że już to prasa napisała i tak dalej. Myślę, że przy tej kontroli wtedy tych wszystkich rzeczy można to było najpierw mi zakomunikować, a ktoś chyba nie do końca... Ktoś? No nie wiem właśnie,
kto przekazał do prasy, żeby to poszło i bo zanim to trener powiedział i trener chyba później nie wiedział też, jak z tej sytuacji wyjść. Natomiast teraz już to było, minęło w sumie. Później zobaczyliśmy, jak to wszystko się potoczyło i cóż, dlatego ja bardziej mi chodziło o sposób tego zrobienia, bo uważałem, że zasługiwałem na jakiś tam szacunek, a szacunek, myślę, objawia się tym, że najpierw się dowiaduję ja od trenera, że jest taka sytuacja, nie czytam o tym w prasie, później jest trochę inaczej i za pół roku się dowiaduję, że jednak tak jak było napisane, tak zostało zrobione. Sugerujesz, że to nie była do końca decyzja Adama Nawałki, że to była bardziej decyzja prezesa Bońka. No ja myślę, że było widać, jak to wszystko było właśnie o to pół roku, przy tam 6-7 miesięcy, jak to było wszystko nakręcane i robione. Na szczęście dostałem szansę w meczu z Serbią, z tego co sobie przypominam, w Poznaniu, w którym strzeliłem bramkę, bo też myślałem, że, znaczy myślałem, miałem tam grać 45 minut i w sumie, bo wtedy nie grałem w klubie też i to był drugi taki moment, w którym to był moment, który zaważył o tym, czy pojechałem na Mistrzostwa Europy, czy nie. No i cóż. Ja mówię myślę, że trochę tak, no myślę, że trochę tak i jakby ja też nie mam tutaj żaden... Ale że tak, że to nie była decyzja Adama Nawałki, rozumiem, tak? Znaczy, myślę, że to była też, no... Dało się to wyczuć, że to było coś mocniejszego. Ja rozumiem, bo pytam o to, że w momencie, kiedy Zbigniew Boniek, jest taki napis w filmie Kuba, o którym też dzisiaj sporo mówimy, kiedy widzimy, że Zbigniew Boniek nie zgodził się na rozmowę przed kamerą podczas tego filmu. On się potem do tego ustosunkował, że gdybyś ty do niego zadzwonił, to on chętnie by wziął udział w tym filmie. Dlaczego nie zadzwoniłeś? I bardzo dobrze, że pan o to pyta, bo w sumie nie miałem jeszcze okazji na ten temat porozmawiać. Natomiast pierwsza rzecz, ja byłem bohaterem filmu, a nie producentem. Producent dzwonił do każdego z wszystkich trenerów, do każdego z ludzi, którzy występowali w moim filmie i nikt nie miał problemu z tym, żeby w tym filmie nie wystąpić. Dlatego też nie zrobiłem tego ani do Jurgena Kloppa i tak dalej, no bo to nie ja produkowałem film, ja byłem tylko bohaterem tego filmu i jakby też procedura tak wygląda, że to producent i ludzie, którzy się zajmują filmem, dzwonią. Nie wiedziałem, że do pana Bońka trzeba zadzwonić indywidualnie, przepraszam. Natomiast też pan Boniek, z tego co sobie przypominam, ten wywiad mówił o tym, że on nie wiedział, że to jest o mnie film. Ja natomiast wiem, że wiedział, bo wiem, jakie SMS-y dostał. Wiem, że w tym samym wywiadzie też powiedział, że w sumie dostał pierwszego SMS-a, podziękował, później dopiero drugiego, bo był na wakacjach, przeczytał po 3 tygodniach. Natomiast to był wrzesień. My kończyliśmy film w styczniu, także mieliśmy jeszcze 4 miesiące do tego, żeby pan prezes mógł odezwać się, odpisać i wiedział, bo ten drugi SMS był napisany, że wiadomo, że to był film o mnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także wiedział wszystko, bo też z tego, co sobie dobrze przypominam, ten wywiad to w tym wywiadzie mówił, że on nie wiedział, że to jest o mnie film. Nie mógł nie wiedzieć. No nie mógł nie wiedzieć, jakby no i jakby, ale okej. I jeszcze też z tego, co sobie dobrze przypominam, to powiedział o Savoir Vivre. I myślę, że jeśli chodzi o to Savoir Vivre, że nie zadzwoniłem, no to już wyjaśniłem, że to producent robił. Natomiast jeżeli mówimy o Savoir Vivre i w tym samym wywiadzie mówimy, że jakie SMS-y dostaliśmy, no to nie wiem, czy to jest Savoir Vivre. Jeżeli cytujemy SMS-y, a cytujemy tylko pierwszego, a już nie cytujemy drugiego, który jest nie do końca wygodny. Dużo jest takich historii w twojej karierze, że ktoś nie mówi pełnej prawdy, nie zawsze opowiada szczerze, jak było, nie zawsze... Znaczy, jest tak, że
w tych mediach też trochę trzeba wiedzieć, jak się poruszać, bo niekiedy półprawdy stają się prawdami. Czyli jeżeli powiesz, że tak jak to miało miejsce tutaj, że jeżeli powiesz, że mam pierwszego SMS-a, który jest napisane, że robimy film i jest odpowiedź, że nie, i za chwilę dostajesz drugiego po 15 minutach, o czym jest film, co, jak i tak dalej, i nie ma kompletnie sygnału i później w wywiadzie mówisz, że nie wiedziałem, a za chwilę mówisz, że dostałem drugiego i w sumie, no to oczywiście, że możemy powiedzieć o tym, że przy pierwszym nie wiedział, ale przy drugim już na pewno wiedział. I jeszcze było 4, 3, 5 miesięcy na to, że można było spokojnie to wszystko zrobić. Dlatego ja osobiście nie wiem, nie mam z tym problemu. Natomiast no, pech chciał, że akurat tylko jedna osoba się nie zgodziła. I to nie jest mój jakby żaden przytyk, czy żaden jakiś taki taka rzecz, że bo pan prezes też mówi, że ja żyję w jakiejś swojej rzeczywistości i tak dalej, i tak dalej. No nie żyję w swojej rzeczywistości, w sensie takiej, że no jak będzie potrzeba, to możemy pokazać, jak to wszystko było. No dlatego też wiem, że było do prezesa dzwonione parę razy wcześniej. Na początku mówi pan prezes w tym wywiadzie, że tam mogła do niego dzwonić jakaś Kasia, a za chwilę mówi, że to jest szefowa produkcji, czyli wiedział, kto dzwonił. Czyli wiedział wszystko. No z tego, co ja wiem, to bynajmniej ja, jak miałem jakiś tam kontakt drobny z prezesem, to zawsze na polski telefon, także... A dzwoniliście potem sobie? Rozmawialiście? Jakaś kawa, coś? Nie było jeszcze okazji, natomiast jeżeli pan prezes teraz za niedługo, nie wiem, chociaż nie, jak będzie na meczu reprezentacji Polski, to z miłą chęcią się napije kawy i tak dalej, bo ja nie szukam tutaj żadnego jakiegoś tam, nie wiem, konfliktu i tak dalej, tylko po prostu mówię to, co widziałem w tamtym momencie, a wiedziałem, że wtedy każda tego typu moja wypowiedź będzie wracać ze zdwojoną siłą, dlatego koncentrowałem się na grze, natomiast też z drugiej strony ja nie mówię tutaj nic złego, nic drożnego, nie wiem też, dlaczego pan prezes się tak mocno denerwuje takimi rzeczami, w sensie takim, no jeżeli jego zarzut jest głównie taki, że postawiłeś pod wątpliwość autonomiczność decyzji trenera Nawałki, że to nie jego decyzja. No i tutaj teraz wyjdzie mój savoir vivre. Dlatego no... Dobrze, a czy savoir vivre też wyjdzie, kiedy zapytam, czy Robert Lewandowski to dobry kapitan? Ja myślę, że wyniki pokazują, że jak najbardziej. I jakby... przez ostatnie lata, jeśli chodzi o reprezentację, no to na pewno Robert to była postać najbardziej wiodąca w tej reprezentacji. Trzeba naszym słuchaczom wyjaśnić, że my rozmawiamy przed meczami barażowymi, choć słuchacze słyszą to już wiedząc, jak wypadliśmy w meczach barażowych. Polska reprezentacja twoim zdaniem cierpi na kryzys przywództwa? Ja myślę, że to jest ogólnie ciężkie pytanie. Ja myślę, że jesteśmy teraz w takim etapie przejściowym i myślę, że część tych młodych chłopców, którzy na pewno niewątpliwie mają umiejętności, musi do tego musi troszeczkę więcej odpowiedzialności wziąć na siebie. I ja wiem, że to nie jest proste, że trzeba tych meczów rozegrać i tak dalej, bo jednak gra z orzełkiem na piersi to są trochę inne sytuacje niż... oczywiście w klubie też jest bardzo ważne, ale jednak zawsze jak reprezentujesz swój kraj i wiesz, że tych kibiców jest... Stres jest większy. Kilkadziesiąt milionów, czy... w zależności od tego, w jakim kraju grasz. I jeżeli masz do tego, każdy z nas miał marzenie, żeby jak zaczynał grać piłkę, żeby reprezentować swój kraj, to było to marzenie numer jeden, to zawsze to jest troszeczkę inaczej. Oni potrzebują czasu, żeby to doświadczenie nabrać. I teraz oczywiście możemy mówić o tym, że zawodnicy, którzy przyjeżdżają na kadrę, to oni grają w klubach i muszą grać w tej kadrze tak, jak grają w klubach. Natomiast w klubach grasz na co dzień.
trenujesz codziennie, na reprezentację przyjeżdżasz, spotykasz się, niekiedy masz 2-3 treningi i musisz grać mecz. I jakby no, to też ma znaczenie. Myślę, że w tamtym okresie też dużo pomogło nam, mówię już tutaj jako w sensie reprezentacji, że ja, Łukasz, Robert graliśmy w jednym klubie, mieliśmy 3 zawodników i pewne schematy już były automatyczne, które wiedzieliśmy, kto gdzie i jak pobiegnie i co zrobi, co zagra. Dlatego też to nam można było powiedzieć, że też to funkcjonowało i było nam z tym dużo łatwiej. I myślę, że ja wierzę w tych chłopaków i oczywiście, tak jak pan powiedział, że rozmawiamy tutaj przed barażami i nie wiemy, jakie wyniki. No na pewno trzeba mocno skupić się na tym meczu z Estonią. I później na meczu rewanżowym, a jeszcze korzystając z okazji, oczywiście, jeżeli chociaż nie, już będzie po, bo chciałem pana prezesa zaprosić na kawę w Warszawie, żebyśmy usiedli jak mężczyźni, porozmawiali sobie i wyjaśnili pewne rzeczy i zamknęli sprawę, bo myślę, że to chociaż nie będzie to możliwe, bo w sumie to będzie puszczone trochę później. Karny z Portugalią. Następny rozdział naszej rozmowy. Lubisz do tego wracać? Albo inaczej, czy nie tyle, że lubisz? Bo na pewno nie lubisz. Na pewno nie lubisz. Mogę odpowiedzieć krótko, zwięźle, i to nie lubię. Natomiast. A czy często do tego wracasz? No ja staram się nie wracać, natomiast mam to dość często przypominane. A dziwisz się? No nie dziwię się, natomiast tak zupełnie szczerze, to nie jest prosta rzecz, żeby ją przetrawić. Dlaczego? Dlatego, że to było ważne dla reprezentacji, że myślisz sobie, że to był najważniejszy moment w karierze, dlatego, że... No właśnie, dlaczego to nie jest trudny moment, żeby to przetrawić? Przecież niepowodzenia są częścią sportu. Oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli wezmę pod uwagę całą karierę reprezentacyjną, to był moment, w którym byliśmy najbliżej do tego, żeby osiągnąć coś znaczącego w reprezentacji. Tak, to prawda, że była strefa medalowa o jeden strzał Jakuba Błaszczykowskiego, gdyby wszedł wtedy. No, teraz możemy gdybać, natomiast tak jak mówię, to nie jest łatwe, w sensie dla mnie to nie jest łatwe i to nie było nigdy łatwe i pewnie nie będzie i zdaję sobie sprawę z tego, że to część mojej historii, to ze mną już zostanie do końca. A takie złe historie ty lubisz przetrawić sam, czy musisz z kimś porozmawiać na ten temat? Tylko sam. Tylko sam? Dopiero wtedy, jak przetrawię, to ewentualnie mogę porozmawiać, natomiast ja myślę, że to też tak trochę życie mnie nauczyło, że większość rzeczy, większość problemów, które miałem w życiu, to musiałem po prostu sobie radzić z tym sam. A to nie jest trochę wtedy człowiek samotny z tymi najgorszymi rzeczami, jakie się zdarzają w życiu? Nie brakuje ci obecności bliskich? Na pewno brakuje troszkę. W sensie takim, że teraz z perspektywy tych 38 lat mogę powiedzieć, że może by mi było trochę łatwiej, jakbym się z kimś z tym podzielił. Natomiast cały czas myślę, że nie cały czas, ale myślę, że miałem w sobie taki mechanizm, który spowodował to, że okazywanie tego typu rzeczy, to jest słabość i dlatego też nie chciałem tego okazywać i jakby musiałem sobie po prostu z tym sam radzić i tak też funkcjonowałem. A tego też uczysz swoje dzieci, żeby właśnie same sobie z tym radziły, że muszą sobie z emocjami złymi albo ze złymi sytuacjami w życiu same sobie radzić? Czy jednak nie, zawsze będzie tata, zawsze będzie mama, przyjdźcie do mnie i powiedzcie mi o trudnych sprawach? No myślę, że dzieci moje troszeczkę inaczej mają, no bo też jakby mają tą możliwość, żeby przyjść i to jest myślę, to jest dość duża różnica i taka, która no jest myślę istotna i myślę, że też to, że ja nie miałem takiej możliwości spowodowało to, że wytworzyłem sobie po prostu taki mechanizm. A z drugiej strony może nie byłoby Jakuba Błaszczykowskiego, reprezentanta Polski, gdyby nie ta cecha? No myślę, że to jest, że byłaby taka możliwość. Myślę, że też można by było dodać parę innych.
Natomiast z perspektywy czasu myślę, że z tymi wszystkimi rzeczami, takimi właśnie jak z tymi niepowodzeniami, no to mimo tego, że było ciężko, to jakoś sobie z tym poradziłem. Natomiast jeżeli chodzi o moje dzieci, no to wolałbym, żeby ze mną się podzieliły. Myślę, że łatwiej będzie załatwić to w większym gronie. Kuba, czas świąteczny to jest czas rodzinny. Rodzina jest najważniejsza? Tak. Rodzina to brat, to wujek, to babcia też była. Kto jeszcze? Żona, dzieci? Rodzina to jest szeroka grupa dla ciebie, czy to jest bardzo wąskie grono? Nie, to jest szeroka. Akurat my mamy tak, że w sumie wszyscy się trzymamy i jest nas naprawdę, naprawdę dużo i jakby to nie jest wąskie grono, to jest szersze grono ludzi. I lubisz takie świąteczne zjazdy, takie rodziny, tak? Uwielbiam, tak. Ja myślę, że to jest coś, co... No niekiedy człowiek czeka na to właśnie 3-4 miesiące, żeby właśnie spotkać się, posiedzieć przy stole, poopowiadać, pośmiać i tak jak Ale o piłce rozmawiacie? O piłce mniej. Bardziej po prostu o życiu, o tym, co się dzieje, jak i tak dalej, i tak dalej. No, bo a nie każdy chcecie jest, o tej piłce rozmawiać po prostu? Jakoś nie mamy też, myślę, takiej potrzeby, żeby jak na co dzień rozmawiamy o piłce, to jak są święta, to można porozmawiać o czymś innym. Dlatego też myślę, że akurat czas świąt to nie jest czas do tego, żebyśmy jeszcze rozmawiali o piłce. A gotujesz trochę na święta, czy nie? Nie. Nie Ale mogę, słabo jesteś w gotowaniu? Nie mogę tu powiedzieć, że gotuję. Nie, no, ziemniaki obiorę i... Może steka zrobię, ale to wszystko. Także tutaj z mojej pomocy to ewentualnie mogę, nie wiem, włożyć naczynia do zmywarki. No, ale słyszałem w filmie, że ubóstwiałeś jajka. No nie ma nic chyba, co się bardziej kojarzy z Wielkanocą niż właśnie jajko. Czyli jajko pod każdą postacią, rozumiem? Do tej pory w sumie bardzo lubię. Natomiast co się okazało, jak już grałem w piłkę tam 2-3 lata i robiłem sobie badania takie, się okazało, że mam uczulenie na jajka. I to jest ciekawa sprawa. Natomiast no, nie przeszkadzało mi to w tym, żebym tam sobie od czasu do czasu mógł zjeść. Oczywiście troszeczkę mniej, ale no, bardzo lubiłem. A ty jesteś w ogóle typu łasucha, czy możesz żyć bez słodyczy na przykład? Akurat słodyczy nie lubię. No znaczy proszę, nie lubię. To dobra cecha. Są... I jak są, to mogę zjeść, ale akurat słodkiego nie. Bardziej zjem jakiegoś paluszka, jakiegoś ktoś krakersa, może też Czyli mazurki, makowiec, to wcale nie jest konieczne. A są nie. Na stole, jak się spotykacie? Są, ale ja jedyne co może, to sernik, ale to też nie zawsze. Ale to jaki sernik? Jeden. Z takim lukrem, czy taki z czekoladą? Nie, to jest jakąś... z taką pianką na górze, ale to taki... To nie wiem, jak to się robi, ale to żona robi, czy to... Nie, to taka pani, która naprawdę robi rewelacyjny ten sernik. I to jest coś, co schodzi od razu. Święta to zawsze jest siedzenie za stołem, czy czasami się ruszacie, gdzieś wychodzicie na jakiś spacer? Akurat jeśli chodzi o Wielkanoc, no to tak nie spędzamy jakoś mega aktywnie, w sensie takim, że nie wiem... No spacer to jakby dla nas to nie jest jakaś to nie jest tam aktywność. Większa aktywność. Natomiast Wigilię zawsze w 24 gramy w piłkę i w sumie to robimy odkąd pamiętam. Zawsze. Tak. Ale to jest gra na ostro, czy to jest taki... Gramy sobie na hali. Aha. Tak po prostu i w sumie to doszło do takich sytuacji, że teraz jest nas po 30 czy po 40, bo wszyscy chcą przychodzić, bo już tak to weszło w krew i każdy przyprowadza też swoje dzieci i w sumie fajnie to wygląda, jak to można powiedzieć się rozwinęło. Natomiast jeśli chodzi o Wielkanoc, no to bardziej spokojnie. No. Tak się zastanawiam, czy... Bez Jerzego Brzęczka nie byłoby Jakuba Błaszczykowskiego? Piłkarz. Pewnie Jakub Błaszczykowski by gdzieś tam był. Natomiast czy Jakub Błaszczykowski byłby tu, gdzie dzisiaj jest i czy by siedział tu z panem i rozmawiał? Myślę, że
byłoby bardzo ciężko. To był idol Nawet. Młodości, no, idol piłkarski? Oczywiście, że tak. Idol młodości, idol piłkarski. I też myślę, wzorowałem się i na jego sposobie i podejściu do sportu, na profesjonalizmie i na właśnie tego typu. I też na tym, na człowieku po prostu. I jakby no cieszę się bardzo, że mam taką osobę. To pewnie nie rozumiałeś decyzji o zwolnieniu Jerzego Brzęczka. Ale jakby to nie była moja decyzja i ja jakby ja myślę, że no to nie do mnie teraz należy to, żeby oceniać i też tak jak powiedziałem, ja nie chcę wbijać, nie wiem, szpilek w pana Bońka, bo to nie o to chodzi. Jakby no każdy podejmuje decyzję i ponosi za nie konsekwencje i życie później pokazuje, jak jest i cóż, no myślę, że piłka nożna, czy inne dyscypliny, czy nawet życie, no nie lubi próżni i zawsze się coś po drodze dzieje, także no i prawda jest też taka, że nigdy nie wiemy, co by było z innej strony i jakby było, jakbyśmy, jakby była, jakby były inne decyzje, dlatego też myślę, że no po prostu, no życie stało się i życie. Zastanawiam się, kto komu zazdrości medalu. Czy ty złota olimpijskiego Jerzemu Brzęczkowi, czy on ci medalu za udział w meczu w finale Ligi Mistrzów? Podobno ten medal w ogóle wyrzuciłeś, to jest dla mnie Ale nieprawda. Znalazłem ten medal. No to dobrze. Oni w Barcelonie zdobyli srebrny medal. Srebrny. Natomiast my no, przegraliśmy finał Ligi Mistrzów. Oni też przegrali finał. No tak, ale to jednak srebro olimpijskie, myślę, że Powiedziałem złoty. Tak mi się wydaje. To oczywiście, że powiedziałem złoty, ale wiesz dlaczego? To jest bardzo charakterystyczne, bo my wszyscy już teraz to traktujemy to tak, jakby oni zdobyli wtedy złoto. No ten finał olimpijski z Hiszpanami wyglądał, to było już zdobycie złota olimpijskiego. Ostatni w sumie sukces reprezentacyjny. Natomiast też pamiętam taką sytuację, że chyba wtedy zawodnicy, bo to wtedy mieli dostać po polonezie. No podobno dostali po złotym. Właśnie, dostali po złotym, bo trzeba było zamówić wcześniej. Wszyscy myśleli, że będzie wszyscy potrzebny myśleli, złoty. Że będzie złoty i dlatego dostali po złotym. A czyli ja wiem, ja pamiętam tą historię i pamiętam tą sytuację i pamiętam, jak to wszystko się działo, dlatego też no, to też pokazuje, jaki to w tamtym momencie miało, jakie to miało dla mnie znaczenie, gdzie ja jestem w stanie sobie odtworzyć pewne bramki, wyniki, kto strzelał, kto nawet bronił w drużynie. Wiesz, gdzie byłeś, wiesz, gdzie siedziałeś, jak to wszystko oglądałeś. Tak, w drużynie przeciwnej, to miało na mnie ogromny wpływ na to, co się później w moim życiu działo. Ale wiesz, że piłkarsko tak naprawdę finał Ligi Mistrzów jest wyżej ceniony niż finał olimpijski chyba. Nawet się nad tym, powiem szczerze, nie zastanawiałem. No wiadomo, że na Olimpiadzie, nie wiem jak w tamtych czasach było, ale mi się wydaje, że tam Bo zawodnicy ci do 23, do 23 roku życia i chyba tam dwóch, trzech powyżej. No i też wiem, że no, w piłce nożnej ta Olimpiada nie jest tak istotna. Natomiast medal olimpijski to jest no, też bardzo duże ogromne osiągnięcie i też jeżeli mam brać pod uwagę fakt mojego podejścia do pewnych rzeczy, no to to zawsze ten orzełek na piersi bliżej memu sercu. Jakub Błaszczykowski, gościem w Radiu RMF FM i w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.